Naszym gościem jest pan burmistrz Biskupca. Proszę bardzo. Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca. Kłaniam się serdecznie. Panie burmistrzu, biskupiec to jest Reszelski. Reszel Warmia, biskupiec Warmia. Co zrobicie, żebyście byli ważniejsi, żeby to Reszel był biskupiecki? Biskupiec jest najmłodszym miastem na Warmii. To już taka starodawna nazwa, można powiedzieć, że biskupiec Reszelski, tak to się przyjęło ileś lat temu. No już teraz oczywiście już sam jest biskupiec 11300, także bez łamanego K koło Reszla. Także myślę, że tutaj już mamy swoją historię, swoją drogą idziemy, także tutaj oczywiście te powiązania są między tymi naszymi miasteczkami warmińskimi. To cieszy, że współpracujemy z samorządami, z przedstawicielami samorządów warmińskich, stąd dzisiaj właśnie te dzisiejsze forum. No właśnie, z jakimi planami tu przyjechaliście? Co chcecie usłyszeć, co chcecie zobaczyć, co chcecie zaplanować? Pomysł na ten szlak turystyczny, jeżeli chodzi o szlak Świętej Warmii, to naprawdę to jest świetna idea, jeżeli chodzi o samą koncepcję. Tu oczywiście podziękowania i chwała dla pana starosta Andrzeja Bako, który jest pomysłodawcą tego szlaku, że zmobilizował tyle samorządów i tyle osób, które widzą tą ideę, widzą ten kierunek turystyczny, który myślę, że możemy wykorzystać, jeżeli chodzi o właśnie przygotowanie i przyjęcia turystów nie tylko z naszego kraju, ale też z zagranicy. I my również mamy swoje przepiękne zakątki. Liczymy, że zrobimy taki szlak wkoło jeziora Dadaj, najładniejszego i największego jeziora na Warmii. Pomysłów mamy fajnych przedstawicieli, mamy przedsiębiorców, którzy też chcą przyjmować turystów, hotelarzy, oczywiście też gastronomię, restauracje z tymi też przysmakami warmińskimi, starodawnymi. Także naprawdę mamy się czym pochwalić, czym poszczycić, ale tak samo jak inne samorządy, inne miasta. Myślę, że to jest właściwy kierunek, jeżeli chodzi o pozyskiwanie turystów i ponowne takie zaznaczenie Warmii na tej mapie Polski. Czy droga numer 16 ciągle w budowie, ale ciągle się rozwijająca. W tej chwili omijająca w Biskupiec dość szerokim łukiem. Pomaga wam w rozwoju ruchu turystycznego, czy raczej niestety turyści omijają Biskupiec w związku z tym? Nie. Od kilku lat już to widać, że ta droga nasza krajowa, przybyła 16, naprawdę przysparza nam i turystów, i przedsiębiorców. Czujemy to już od kilku ładnych lat na każdym kroku. Teraz oczywiście niedługo już dwa pasy w kierunku Olsztyna. Też na plus, jeżeli chodzi o przyciąganie inwestorów. To nas bardzo cieszy, bo jednak tutaj chcą lokować swoje inwestycje, lokować swoje pieniądze. Ale widać już od kilku ładnych lat, że turystów przybywa u nas w Biskupcu. Też staramy się patrzeć i rozwijać w kierunku lepszej bazy noclegowej, bo jednak te wszystkie agroturystyki, które mamy, czy dwa nasze małe hoteliki, to naprawdę w ciągu tak sezonu są zapełnione i jest brak miejsc, ale to też widać po samochodach, po naszych przedsiębiorstwach, jeżeli chodzi o gastronomię, restauracje. Naprawdę jest co u nas zwiedzić, jest co u nas dobrze zjeść, a turyści widać, że to doceniają i wracają do nas z roku na rok. A co by nie mówić, to co pan już wcześniej zauważył, największą atrakcją turystyczną miasta i gminy Biskupiec jest jezioro Dadaj. Czy w którym kierunku tam ma być rozwój bazy turystycznej? Terenów prywatnych jest dużo, jeżeli chodzi o właśnie typowy akces zabudowy turystycznej, rekreacyjnej przede wszystkim, domków rekreacyjnych, ale mamy świetną plażę miejską na Słonecznym Brzegu. Od strony Wilim już jest wyremontowany hotel, jest żeglarska przygoda też, która przyjmuje szkółki, czy to żeglarskie, kajakowe, windsurfingowe. I z roku na rok coraz bardziej rozwija ta nasza baza turystyczna. Ale też to widać, że jednak no już mało miejsca mamy dla naszych gości, bo jednak zainteresowanie wynajmem tych domków czy hoteli nad jeziorem Dadaj widać, że pomału już jest ciasno. I więc myślę, że tutaj też jest fajnie, że jeżeli chodzi o nowe inwestycje i nowych inwestorów, także zapraszamy do zapoznania się z różnego rodzaju ofertami, bo jeszcze jest to, co wykorzystać, co zrobić, a mówię, tych gości i turystów coraz bardziej do nas przybywa. Dziękuję i życzę dalszego rozwoju właśnie przede wszystkim turystyki, bo jest to region o wielkiej atrakcyjności. Dziękuję bardzo. Dziękuję.